materiale tym chciałbym Ci pokazać, w jaki sposób na podstawie nagrania swojego wideorejestratora w samochodzie da się albo zmniejszyć, albo zwiększyć prędkość, jak da się tą prędkość temu manipulować. Nagranie, które będziemy analizować, wygląda następująco. Idziemy tutaj ze stałą prędkością 80 km na godzinę. Dla celów tego materiału zakładamy, że słupki są oddalone od siebie o kolejne 100 metrów. Jest to oczywiście istotne, kiedy dokonujemy prawdziwego takiego pomiaru. Natomiast dla potrzeb tego materiału nie ma po prostu takiego celu, aby sobie wychodzić, mierzyć sobie co do metra, co do tam centymetra. Zakładamy po prostu, że słupki są oddalone od siebie dokładnie o 100 metrów. Jeśli jedziemy z prędkością 80 km na godzinę, to kolejne 100 metrów powinniśmy pokonać w ciągu 4,5 sekundy. Wideorejestrator w tym wypadku, który nagrał to nagranie, jest to MIWE-C570. Nagrywa on w 30 klatkach na sekundę. Ilość klatek jest bardzo istotna, aby w poprawny sposób oszacować prędkość pojazdu na takim nagraniu. Całe nagranie wideo to tak naprawdę sekwencja klatek na jedną minutę filmu. Składa się tutaj około 1800 klatek. Jeśli sobie będziemy chcieli podejrzeć klatkę numer 1, no to wygląda ona następująco. Jest to zwykły kadr, zwykłe pojedyncze zdjęcie. Klatka numer 2 i tak kolejne klatki, które w połączeniu ze sobą jedna po drugiej pozwalają nam na zbudowanie filmu. To, co my będziemy chcieli sobie zrobić, to sprawdzimy, w jakim czasie, w ilu klatkach zostanie pokonany dystans dokładnie tych 100 metrów odległości między klatkami, odległości między słupkami. Weźmiemy sobie kadr, weźmiemy sobie klatkę, która występuje bezpośrednio w momencie, kiedy ten słupek po prawej stronie nam znika z nagrania. Jest to taka klatka, klatka numer 104. I teraz znajdziemy sobie końcową klatkę, która będzie nam wskazywać koniec tego dystansu, odległość 100 metrów. Tutaj mamy tą klatkę po prawej stronie, już mamy prawie blisko jesteśmy i ten słupek nam zniknął. Jest to klatka numer 238. Skopiujemy sobie zatem te klatki od 104 do 238. Tych klatek jest dokładnie 135. Jeśli sobie sprawdzimy, to jeśli w ciągu jednej sekundy wideorejestrator nagrał nam tutaj, zbudował 30 klatek, to 135 klatek zostanie zbudowanych, jakby powstanie w ciągu 4,5 sekundy. Zatem zgadzałoby się tutaj co do klatki. Odległość 100 metrów została pokonana dokładnie w ciągu 4,5 sekundy, co nam daje to, że musieliśmy się poruszać z prędkością dokładnie 80 km na godzinę. Na podstawie tych 135 klatek, które skopiowaliśmy sobie tutaj, zbudujemy film. W jaki sposób się to robi dokładnie, tego oczywiście nie będę pokazywał, tak jak wspominałem. Materiał ma mieć charakter edukacyjny i tylko edukacyjny. Wstało nam nagranie, obejrzymy sobie, jak ono wygląda. Nagranie trwa dokładnie 4,5 sekundy. Jest to klatka numer 1. I od tej klatki poruszając się pokonujemy dystans dokładnie 100 metrów w ciągu 4,5 sekundy. Składa się dokładnie 135 klatek. W jaki sposób da się zwiększyć prędkość Twojego pojazdu na takim nagraniu? Usuniemy sobie to nagranie wideo, bo nie będzie nam potrzebne. To, co sobie zrobimy, to usuniemy sobie klatki ze środka nagrania. Usuniemy sobie co dziesiątą klatkę z tych 135 klatek tutaj.
Skoro usunęliśmy sobie klatki i tych klatek usunęliśmy dokładnie 13, to tutaj w tym katalogu widzimy, że ilość klatek zmniejszyła się. Mamy ich 122. Musimy uzupełnić brakujące 13 klatek, które usunęliśmy ze środka nagrania i oczywiście uzupełnimy je kolejnymi klatkami, które występują za tą odległością 100 metrów. Kopiujemy sobie zatem kolejne 13 klatek, które wstawimy na koniec nagrania. I ponownie, na podstawie tych 135 klatek zbudujemy sobie film. Nasz film został zbudowany. Obejrzyjmy go, jak on wygląda. No, jak widać, coś jest nie tak. Nagranie składa się dokładnie ze 135 klatek. Trwa dokładnie 4,5 sekundy. A mimo tego dystans, który pokonaliśmy, nie wynosi już 100 metrów, tylko wynosi troszkę więcej. Jeśli sobie zbudujemy proporcje, czyli jeśli na 135 klatek składa się normalnie dystans 100 metrów, a w tym wypadku mamy 148 klatek, mamy te 135 klatek, 13 usuniętych, ale dodaliśmy na końcu, więc tak jakbyśmy mieli 148 tych klatek. Dystans, który pokonamy, jest niewiadomy. Z prostego wzoru na proporcje wyjdzie nam blisko 110 metrów. Zatem dla tego konkretnego nagrania, w którym usunęliśmy 13 klatek ze środka i wstawiliśmy nowe 13 klatek na jego końcu, dystans, jaki pokonaliśmy w ciągu 4,5 sekundy, nie wynosi już 100 metrów, tylko 110 metrów. Prędkość w tym wypadku, z jakim poruszyliśmy się na podstawie takiego nagrania, wynosi 88 km na godzinę. Jest to zatem o 8 km na godzinę więcej niż w oryginalnym nagraniu. W jaki sposób da się zmniejszyć prędkość swojego pojazdu? Usuniemy sobie te klatki, którymi się posługiwaliśmy. Skopiujemy sobie ponownie te same klatki, od klatki 104 do klatki 238. W tym wypadku to, co będziemy chcieli zrobić, to aby skrócić dystans, aby pokazać, że w ciągu 135 klatek nie pokonaliśmy dystansu 100 metrów, tylko pokonaliśmy trochę mniejszy dystans. Usuwamy z końca nagrania 13 klatek. 13 klatek zostało usuniętych i te klatki, które usunęliśmy z końca nagrania, zastępujemy klatkami ze środka nagrania, duplikując co 10. klatkę. Klatki mamy zduplikowane ponownie. Na podstawie tych 135 klatek z klatkami zduplikowanymi budujemy nagranie wideo. Nagranie wideo mamy zbudowane, podglądamy je, jak ono sobie wygląda. I to jest koniec. Jak widzimy, nagranie ze 135 klatkami, klatka początkowa oraz dystans, który tutaj pokonujemy. Klatka ostatnio pokazuje nam, że nie pokonaliśmy dystansu 100 metrów, tylko pokonaliśmy dystans trochę mniejszy. Tutaj działa odwrotna zależność. W tym wypadku nie jedziemy z prędkością 88 km na godzinę i nie pokonujemy dystansu 110 metrów,
W tym wypadku po prostu wyglądają tak, że na 160 klatek składa się 11 metrów. Natomiast na 122 klatki jest tu jakaś wartość x, jakiś tam dystans niewiadomy. X wynosi nam w tym wypadku 90 metrów. Natomiast prędkość naszego pojazdu na tym nagraniu wideo wynosi 72 km na godzinę.